Tam, 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 pararam, pam, 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 pam. Cześć wszystkim, z tej strony Plaga! Zaczynamy kolejny odcinek z gry Scrap Mechanic! I przed wami kolejny odcinek z waszej ulubionej serii testowania bunkrów od widzów! Yay! Dzisiaj macie bardzo ważne zadanie. Otóż chciałbym zobaczyć spam komentarzy, dlaczego nie było odcinków przez 2 dni! No, no bo w święta się leniłem, leniuszkowałem. Mimo tego, że miałem zapas odcinków z ekipą z Gmoda, to nie wrzuciłem nawet jednego. W sumie to jest zabawne teraz, jak na to patrzę. No, trochę jest zabawne. Zaczniemy dzisiaj testować. W opisie macie link do G2A, gdzie z kodem PLAGA 3% zwrotu. Musi być reklama, hajs musi się zgadzać, ok? Dzisiaj testujemy bunkier, ten, który widzicie teraz. I to jest od Michoto bunkier. I napisane jest, że bunkier został zaprojektowany za pomocą najnowszych technologii i bez wanien. Jest w 99% niezniszczalny. Potraktowałem to jako wyzwanie i pokażę, że da się go zniszczyć. Na bank da się go zniszczyć. Zawsze piszecie, że jest niezniszczalny. Później przychodzę ja i mówię, że nie, że nie macie racji. No, więc z tych komentarzy na temat tego, że nie było odcinków przez 2 dni, to myślę, że powinniśmy napisać tak, co najmniej 1000, nie? Co najmniej 1000, także jak nie macie co robić, bo już po świętach praktycznie, już jesteście w domu pewnie i jecie jeszcze pierogi, które zostały z Wigilii, no to ten, to piszcie komentarze tam, no nie? Że ten, Plaga, tam 2 dni nie było odcinków, gościu. Co jest z tobą? Czemu nie szanujesz widzów? Co ty w święta świętujesz? Do roboty, gnoju. I takie tam możecie pisać i ja będę zadowolony. Wszyscy będą. To będzie nasze taka wspólna zabawa. Juhu! Dobra, wchodzimy i to sprawdzamy. Aż mi oko zaswędziało z tej śmieszności na odcinku. Czekajcie. Nie domyłem oka chyba po spaniu i mi tam jakiś papuch zaswędział. Plaga! Tak, bardzo ładne drzwi. Super solidne, grube drzwi. Proste, nie jakieś tam zamykające, kręcące, tylko zwykłe drzwi jak trzeba. A tu co mamy? No tu mamy kibel zwykły jak trzeba, tylko światła nie ma. To jest duży minus każdego bunkra, jak nie ma światła. Tu są skomplikowane schody, po których i tak nie da się wchodzić, trzeba skakać, więc w sumie bardzo ładnie wyglądają, nie powiem, ale są bez sensu. O, te dwa mają sens, bo wchodzi się po nich. O, po tym też się wchodzi. Po prostu te. Po tych się wchodzi, ale już po. A! Nie mogłeś tu zrobić jednego schodka dodatkowego i by się tak fajnie wchodziło. O, tu się znowu nie wchodzi. Weź się zdecyduj, ja wiem, że są święta, ale no kurde. No! Zawsze muszę poprawiać. Co to ma. Ale to jest stół i tu się je i tam jest left, a może to jest bar? To jest chyba kuchnia gazowa. No jak? Gazowniki z silników, przecież tradycyjnie, nie? No. A tu co mamy? Tu mamy przestrzeń magazynową i napis welcome, który blokuje mi głowę i nie mogę przejść. Aha, teraz się da przejść. To jest taki trik, żeby każdy się kłaniał tutaj wchodząc. O to chodziło, a to co jest? No to chyba nic takiego. No fajna, fajna szafeczka zrobiona taka. Bardzo ładna. O, tutaj też jest welcome, które blokuje wejście. Fajnie. Podoba mi się. Tutaj też mamy szafeczkę. No i spoko. I powiedzmy, że tu ktoś sobie śpi. To jest udawacz człowieka. Tu na dole ktoś sobie je. To jest udawacz człowieka. A na samym dole, wiadomo, w łazience ktoś sobie też siedzi. I on tam też będzie udawacz człowieka. Patrzcie. Pyk! No, i to można sobie wyobrazić, że cały bunkier jest zajęty teraz ludźmi. Tak jest. Wychodzimy. Do widzenia. Dobrze. Zobaczymy, na czym polega ta niezniszczalność, o której tak dużo jest pisane w opisie. I zobaczymy, czy faktycznie to prawda. No, myślę, że nie. Może tam jakieś niezniszczalne klocki są, czy coś w tym stylu. Nie wiem. Teraz się przekonamy. 100% niezniszczalny bunkier. No dobra, sprawdźmy to. Co są poduszki? Co to za poduszki? No nie mówcie, że poduszki też są niezniszczalne. Co? To są jakieś inne poduszki. To nie jest zwykły pillow. Pillow. Tak się pisze pillow? Ło, się gra zawiesiła od pisania pillow.
Indestructible Pillow. Naprawdę. Zrobił bunkier z niezniszczalnych poduszek. Wow! I nadal uważasz, że to jest niezniszczalne? No dobra, no dobra, dobra, cwaniaczku. Dobra. Zaraz zobaczymy, czy to spójnie zbudowałeś. Ja to wszystko sprawdzę. Ogarniemy temat. Zaraz będzie wiadomo, czy jest niezniszczalne. Czy w środku wszyscy przeżyli. Ja myślę, że tak czy siak uda się to rozwalić. Jak nie działkiem, to rakietami. No, tak będzie. Zobaczycie. Mam też działka do przetestowania. Jakiś czołg chyba mam jakiś do przetestowania, czy coś. No dobra. Bo ta ściana już mocno oberwała. Ja bym jeszcze tutaj coś porobił. Na rogach oczywiście najlepiej. Na samych różkach rozwalić wszystko. I będzie git. I to będzie... To będzie pokazywało, co tam się dzieje. Czy aby na pewno się rozpadnie. Czy nie. No trochę zjechałem trochę za bardzo. Idziemy teraz powoli, ale wzdłuż. Myk, 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 myk. No ładnie, no ładnie się rozwaliło. I póki co, no środek jest w miarę bezpieczny. Chociaż tu się przebiłem. I wpadło chyba do środka. Tu się przebiłem. Czy tam są dziury w środku jakieś? Nie wiem, już chyba tych drzwi nie otworzę. Chociaż nie, one już są luzem. One są luzem, więc dałbym radę je otworzyć. Wystarczyłoby jakiś silnik dać. Yellow, i by się otworzyły. Ale nie będziemy tego na razie robili. Na razie nie. Zrobimy drugą rundę, która będzie wyglądała tak, że przetestujemy taki czołg, co tu dostałem. Na święta od jakiegoś widza. Mam nadzieję, że to strzela. Nie, no nie mów, że to nie strzela. Jejku, jak to laguje. Dlaczego? To... Że to powoduje, że gra ma nagle 13 FPS-ów, czy tam coś tam. No, to potestowane. Dobry czołg, no, dobry. Ale spokojnie, mam jeszcze samolot, może on strzela. To jest od Filipa 125. Jest mój samolot, bombowiec z kartonu. Praktycznie cały samolot jest niszczalny za pomocą działka na ziemniaki. Samolot jest wyposażony w bomby, dwie samonamierzające rakiety i działko z tyłu. Koła chowają się, wysuwając automatycznie. Wow. I też laguje. O co tutaj chodzi? Że one nie są jakoś blisko bardzo innych rzeczy. Czemu wy tak lagujecie? Co to jest zrobione tutaj? No nie no. No nie wiem, nie wiem. Może jak odlecę, to przestanie lagować. Gdzie tu się wsiada? Tu? Co to jest? Aha. Co to jest? To jest chyba tak dostęp do maszynowni, czy coś takiego. Nie wiem. Ale wiem, że okropnie laguje wszystko. Przepraszam, którędy się wsiada? Halo? Gdzie się wsiada i czemu to tak laguje? Ja pierdzielę. Goście, czy wy tego nie testujecie w ogóle? Ja nie wiem. Dobra, wsiadłem. Na górze nie ma nic. Okej, jedynka. Powiedz, że latasz. Dwójka. Okej. Trójka. O, trójka leci do góry. No i git. Ale to, no, to nie laguje wcale mniej. Nadal laguje. Czwórka. Co się stało? Do góry? Do góry, bo chcę przetestować te działka. Czy co tam jest? Piątka! O, bomby lecą. O, to bomby tak lagowały. No i nie trafiłem nawet. Dobry jesteś, laga. Ojeju! Szóstka! Siódemka! Ósemka! O, to chyba rakiety poleciały, ale nie poleciały. Czy one miały stąd wypaść? Nie wiem, jak one miały stąd wypaść, jak z przodu mają zablokowany lot. Czy nie powinny być na odwrót, w sensie, że mieć z przodu dziurę, a z tyłu nie? Bo tak na razie to wszystko wskazuje, że te rakiety, co miały polecieć, to one nie miały prawa wylecieć chyba za bardzo. No cóż. No cóż, jak widać autor miał wizję taką, że to wyleci jakimś cudem.
Dobra, już nie hejtuj, plaga. No, miały mi pomóc te maszyny w rozwalaniu bunkra i nic z tego nie wyszło, żeby nie użyć gorszego słowa. Dawaj mi rakiety zwykłe. Ze 3 rakiety i zobaczymy, co się stanie z tymi poduszkami. Czy rzeczywiście będą nadal niezniszczalne. Jak będą, to ja jeszcze mam sposoby inne. Ja mam dużo sposobów. Coś się tam wymyśli, nie? Dobrze. Da, 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 da. Śmiało, lećcie! Śmiało! Juhuhu! Bam! No, bam! I bam! No, no, coś tam zaczęło lagować bardzo. Czyżby jakiś spory kawałek czegoś odpadł? No nie wiem, nie wiem. Bardzo coś tu laguje. A nic tu nie odpadło, bo jest niezniszczalny blok. No ale coś bardzo laguje. Mi się coś wyrwało. Coś tam w środku się dzieje niedobrego. Halo? Budyneczku, co tam się z tobą dzieje? No normalnie spadło wszystko do 22 FPS-ów, także martwię się. O, już jest 125, chyba się naprawiło. Albo nie. Może ja cię przyspawam po prostu. Może to jest problem. Może powinienem to zrobić od razu. Aha. Okej. Okay. O, tyle było wolnych klocków w środku. No. Teraz już ich nie ma. Można dalej go niszczyć. No dobrze. Mam jeszcze jeden taki pomysł. Mam. Na 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 na. La 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 la. La 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 la. Spad gun. Strongly explosive spad gun. Tak. Momencik. Nie, bo ten, no trzeba stestować wszystko, no bo jak to ma być takie niezniszczalne, to wiecie. Warto byłoby to naprawdę sprawdzić, żeby później ktoś nie powiedział, że to było zniszczalne, a ja to źle sprawdziłem. Tak. Myślę, że to nie przetrwa. Ale może. Oho! Nic się nie stało kompletnie? Czekaj, moment. Już celuję gdzie indziej, więc chyba jednak coś się stało. O, przebiło się tutaj. Patrzcie, tu brakowało poduszek. Nie postawiłeś gałganie poduszek tutaj i się przebiło. Ło, ale to wali fajnie. Ale ma walnięcie, nie? Dobra, potrzebujemy więcej tych dział. Pyk, 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 pyk. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Coś będzie działo, kiedy zadziała działo. Siup. Pyk. Dobrze. Strzelaj. Ha. No nie jest w stanie go rozwalić chyba. Co on tam celuje? Który tam był najdłuższy? Muszę jakoś drzwi otworzyć. Tych rooster. No dawaj tego trastera. Kiedy masz tak dużo modów, że przeglądanie klocków zacina grę. Wow. Naprawdę. Naprawdę. Nie spodziewałbym się, że przeglądanie ekwipunku może mi grę zawiesić. Nawet kamera się zawiesiła. Co? Wow. Cały obraz się zaciął. Patrzę na drugi monitor, a tam podgląd mi się zawiesił. Nie działa. Ale faza. Ta, ale teraz to nic nie działa. Jakby się gra zawiesiła całkiem. Wow. Wow. Klikam escape i backspace i staram się coś zrobić. Ale widzę, że dźwięk jest cały czas rejestrowany. Ale kamera się zacięła. Kamera się zacięła. Gra się zacięła. No nie wiem. O, nie mogę nawet gry zalt-tabować. Menadżer zadań? Czy to się uda? Menadżer zadań na drugim monitorze? O! O! Nie. Nie. No nie rób mi tego, grono. Weź no się odetnij. Halo. Nie zamulaj komputerku. Nic wielkiego się nie stało. To tylko scrap mechanik. Menadżer zadań na drugim monitorze. Go! Dawaj komputer, poradzisz sobie z tym. Jaka heroiczna walka. O, jest, jest. O, dobra, nie szukamy żadnych trasterów. Nic z takich rzeczy się nie dzieje. Bierzemy trastera stąd. Yellow, o, wyszukało po prostu w końcu, nie? Trudno będzie budować z tym działkiem włączonym, ale
Postaram się najbardziej, jak się da. I teraz Switcha jeszcze potrzebuję jednego. Switch, Switch, Switch. Tam było dużo Switchów różnych, ale nie takich. Ale nie wiem, jak ja to podłączę. Hop. O! Dawaj, otwieraj te drzwi. Naprawdę nie otworzy tych drzwi? Myślałem, że to jest genialny plan. Że to się musi udać. A to nie. Nie i koniec. Weź no. Dawaj, otwórz te drzwi. O! Myślę, że to dlatego, że one się otwierały w drugą stronę. Teraz nie chcą otworzyć. No nic, po prostu to otworzy tak, o. Tak o to otworzę. Żeby nie było. Już wiemy, że się przez te poduszki nie przebijemy. Zobaczmy chociaż, jak środek wygląda. Jeju, przestań już strzelać, no nie da się normalnie tu nic zrobić, no. Przestań. Grzeczne działko. Zobaczymy, jak wygląda środek. Wow. No dół jest taki nienaruszony, bym powiedział. Ludzik numer jeden nie przeżył niestety. Siedział na kiblu, ale tu już ściany nie ma. Więc wszystko za poduszkami się rozwala. O, i teraz on strzela tutaj, ale ludzik jest tu i nie jest w stanie go dostrzelić niestety. Ale gdybym strzelał ze środka, to by był w stanie dostrzelić i zaraz wam to udowodnię. Czekajcie, momencik. Tu są drzwi. Moment, moment. Zrobimy tak, że tu będzie działko. Idealnie na środku, bo on sobie tak celuje. O. I dawaj. Rób teraz. Rób teraz robotę, rozwal go. Nie mów, że nie trafiasz, no. No jak ty to robisz, że nie trafiasz? Weź no, nie świruj. Serio? Serio, naprawdę nie trafiasz? Wstyd mi przynosisz. Strzelaj, trafiaj. O, trafił. Chyba jednak trafił teraz już. Wow. No, trochę się tam zadziało. Co tak nisko celujesz? A, zestrzeliłeś go. Okej. No i fajnie, i cały dół jest zrujnowany. Jak tą podłogę jak wyrwało. Wow. Teraz już nie ma chyba w co celować. Czy na górze nie był jeszcze jeden ludzik? Mi się wydawało, że był. Chyba go jeszcze nie zniszczyło. A mogły go zniszczyć wybuchy od góry. Tu był gościu. Nie, no jest tu cały czas gościu. To gdzieś na dole się gościu musiał zaciąć. Skoro strzela w dół jeszcze. Czy tu upadł jakiś gościu? O jest, upadł tu. To jest to? Nie, no chyba nie. Ło, wow. Dźwięki się zepsuły. Jak dźwięk w skrapie nie działa, to już znaczy jest coś nie... A, to nie to, że nie działa, on sam siebie zepsuł. Czyli pod mapę wpadło? Czy ja namierzanie wyłączyłem? Tak, namierzanie było wyłączone. Prawo plaga. Nie wiem, jak to się stało, ale namierzanie było wyłączone. Dobrze, koniec tego strzelania, dawaj mi tu nukę i kończymy zabawę, bo normalnie już mnie wkurza ten bunkier. Myk. Myk, myk. Miały być dwa bunkry i jak zwykle nie zdążę dwóch bunkrów testować, bo jeden się okazał być jakiś toporny strasznie. Dawaj mi nukę i pokaż, co masz. Myk. Co? No dobra. Trafienie w górę nic nie dało. Niestety. Niestety nic to nie dało, dlatego postawimy nukę tutaj i wysadzimy ją obok. To już pewnie da dużo. Bardzo dużo da. Tak mi się wydaje przynajmniej. No. Oj, kalkuluje. No i skalkulował. Ta, to jest nie do rozwalenia. No nieźle. To jeszcze bardziej buguje grę niż te. Niż wanny. Te poduszki są dużo lepsze od wanny. Wychodzi na to. Dużo lepsze. No cóż no. Poduszki przetrwały. Co do bunkra nie powiedziałbym, że jest niezniszczalny, bo jak widać wszystko w środku zniknęło. Ale jest to coś nowego i coś równie niepotrzebnego jak wanny.